Dzisiaj chciałam Was bardzo serdecznie powitać w kuchni Piwniczanki. I ja jestem Lena, razem z moją rodziną, moją mamą Małgosią, moją siostrą. Cześć. I moim tatą Mateuszem. Cześć. Was wszystkich bardzo serdecznie witamy. Dzisiaj przygotujemy danie, którym będzie to spaghetti z pesto z pietruszki. Na zielone i pełne smaku pesto składają się makaron, pęczek świeżej pietruszki, szpinak baby, czosnek, cebula i cytryna. Przydadzą się też ziarna słonecznika, oliwa z oliwek i parmezan. Do osolonego wrzątku wrzucamy makaron. W międzyczasie na suchej patelni prażymy ziarna słonecznika, a następnie wrzucamy je do blendera razem z posiekaną natką pietruszki. Na oliwie szklimy posiekaną cebulę, po chwili wrzucamy 3 pokrojone ząbki czosnku i liście szpinaku. Kiedy lekko zmiękną, dodajemy do blendera. Nie zapominamy też o łyżce soku z cytryny i parmezanie. Teraz bierzemy do ręki mikser i wszystko miksujemy. Następnie powoli dodajemy oliwę z oliwek. A ponieważ jesteśmy zdrowo zakręceni, całość miksujemy ponownie. Gotowe pesto mieszamy z ugotowanym makaronem i nakładamy na talerze. Na koniec makaron ozdabiamy tartym parmezanem. My życzymy Wam wszystkim smacznego i żebyście zrobili to danie właśnie w domu. Zaczynamy z wysokiego C, bo właśnie tę witaminę kryje w sobie szpinak i pietruszka. Świetny skomponowany sos nadają makaronowi charakteru, a dodatki, tak jak prażony słonecznik, urozmaicają posiłek. Patrząc na to smakowite pesto, od razu widać, że w temacie gotowania nie jesteście zieloni. Jeśli Wam smakowało, zachęcamy do głosowania właśnie na nas. Żegnamy się. Pa! Pa! Pa!